Cześć, witajcie, nazywam się Olga Heldwein i dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak złożyć chatkę ze skrapińca. Pierwszą rzeczą, jaką musicie sobie zrobić, to odrysować front, tył oraz ścianki domku oraz daszek na papierze. Na ekranie widzicie wszystkie elementy, które wchodzą w skład zestawu i pragnę zwrócić Waszą uwagę na cudne okienka, drzwiczki i ganeczek. To są takie drobne detale, które po prostu robią nam tą pracę. Zwróćcie uwagę, że domek ma dwuczęściową podstawę. Jedna część ma otwór, przez który można włożyć LED-ową świeczkę i na tej podstawie będziemy montować nasz domek. Nie przyklejam go do podstawy, ale chcę, żeby miał idealny kształt, w związku z czym wsuwam bolce w otwory i delikatnie sklejam ścianka po ściance za pomocą kleju Magic. Jeżeli nie macie kleju Magic, możecie użyć kleju introligatorskiego. Odrysowując swój domek, zwróćcie uwagę, żeby nie zakleić bolców, które wchodzą w otwory podstawy, ponieważ dzięki nim nasz domek się pięknie trzyma. Kiedy mamy sklejone już wszystkie ścianki, doklejamy daszek. Dla ułatwienia także mamy bolce i otwory, dzięki którym praca idzie nam bardzo sprawnie, od razu widać, gdzie co się zakłada. Umacniam wszystkie sklejenia magiciem od środka. W trakcie, kiedy mój domek schnie, sklejam sobie ganeczek. Sklejamy go jako osobny element. Przyklejamy ścianki i daszek. Ponownie pomogą nam bolce i wypustki. Praca idzie naprawdę bardzo szybko i logicznie, zwłaszcza jeżeli jeden już złożycie, to następne idą bardzo szybko. I mamy taki słodki mały ganeczek, gotowy do przyklejenia do naszej pracy. Ponieważ ganeczek doklejamy do frontu naszej chatki, najlepiej, aby na tym etapie nasz domek był już oklejony papierem ozdobnym i za pomocą kleju Magic doklejam detale, czyli cały ganeczek oraz okienka. Pokrywam tekturkę Magiciem. Na kartce papieru obok usuwam nadmiar kleju, żeby nie wychodził mi po bokach. I warstwuję nasze okienko, a następnie doklejam detale do frontu mojego domku. Złożenie całości zajmuje około 20 minut, łącznie z oczekiwaniem, aż klej wyschnie, więc jest to bardzo szybka praca, a ozdabianie tych cudnych skrapińcowych domków to jest czysta przyjemność. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego i kreatywnego dnia ze skrapińcem.